Witajcie serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną firma Detarner. Ja mam ich Fluofoam. Jest to aktywna piana o neutralnym pH i bardzo ciekawym kolorze. Także zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka.
drodzy, fluofoam, piana o charakterystycznym kolorze, jaskrawo-zielonym. Niektórym się ten efekt podoba, niektórym nie. Jedni uważają, że piana aktywna jest po prostu po to tylko, żeby zmiękczyć brud. Najlepiej użyć czegoś takiego jak oprysk czy tam prełosz. No ale dobrze, skupmy się na samej pianie. Jej kolor w moim przypadku wyszedł troszeczkę blady. Czym to było spowodowane? Prawdopodobnie coś jest z moją pianownicą nie tak, albo też dostała za dużą ilość wody, ponieważ pokazałem Wam, że przy malutkiej ilości w kubeczku do nabierania, przy spienieniu wodą pod delikatnym ciśnieniem, kolor pojawia nam się bardzo żywy. I to jest fajne, fajnie to wygląda. Piana jest bezpieczna, co też jest bardzo istotne, ponieważ nie naruszy struktury Waszego wosku, Waszego sealantu, powłoki, czy też quick detailera, który macie na Waszym samochodzie, więc to jak najbardziej na plus. Pamiętajcie o tym, aby nie dopuścić do zaschnięcia preparatu na Waszym samochodzie, ani żeby nie używać go na rozgrzanych elementach, ponieważ piana o tym kolorze może po prostu zostawić później jakiś ślad. Mimo tego, że nie była jakaś obfita, bardzo gęsta jak pianka do golenia, to praca tego produktu na lakierze około 6-7 minut, także też bardzo fajnie. Jak wiecie, neutral za dużych szkód nie robi, też nie jest agresywny, więc auto w tym przypadku, które zostało przedstawione w materiale, nie było też mocno zabrudzone, ale chodzi o to, czego użyć do bieżącej pielęgnacji swojego auta. Jak wiadomo, bieżąca pielęgnacja pozwala nam na utrzymanie auta w czystości i niedopuszczeniu do zaszczurzenia, jak ja to mówię. Także tutaj ciekawa opcja, jeżeli lubicie piany aktywne, myślę, że warto spróbować. Generalnie większość kosmetyków od firmy The Tarner mi przypadła do gustu, jeżeli chodzi o ich jakość, to jak najbardziej. Także moi drodzy, ja zachęcam Was do tego, abyście sobie sami to sprawdzili. Jak wiadomo, wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy. Sprawdźcie sami na własnym aucie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!